Zazwyczaj ukrywa się tam część zdania, która jest tak długa i niepotrzebna, że nie warto jej cytować, żeby oddać całość. Ona nie ma po prostu znaczenia. W oryginale było: wchodzę do szatni pingwinów. A tam więcej p*** niż w lesbijskim pornosie. Do szatni pingwinów. To słowo ma 9 znaków, pingwinów. Ale pan Głuchowski uznał, że zastąpi je nawiasem 3 kropkami i nawiasem 5 znakami. Zaoszczędzi 4 znaki, byle tylko słowo pingwinów nie pojawiło się w jego tekście. Bo ktoś mógłby to przeczytać i pomyśleć: zaraz, zaraz, ale jakich pingwinów? To chyba są jakieś jaja. Kto, jakiej szatni pingwinów? Przecież pingwiny nie mają szatni. Pingwiny nie grają w piłkę. Więc jak ktoś mógł wejść do szatni pingwinów? To chyba pan redaktor robi sobie z nas jaja, to nie może tak być. No więc wyciął to słowo, bo mu nie pasowało do kontekstu, bo można by wtedy wyczuć, że to nie jest tekst na poważnie, tylko jest to parodia książki Janusza Wójcika. Jest to przeróbka autobiografii Janusza Wójcika, która była puszczana w odcinkach, żeby pokazać, jak żałosna jest autobiografia byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Więc pan Głuchowski, żeby zobrazować, czym jest Portal Weszło, znalazł teksty, które są parodią lub też dokładnymi cytatami z książki Janusza Wójcika, powycinał słowa, które ewentualnie mogłyby zasugerować czytelnikowi Gazety Wyborczej, że coś tu nie gra, i umieścił to jako wizytówkę weszło.com. I dorobił do tego akapit, że rzekomo pisaliśmy do widzów, którym coś się nie podobało, że jak się to wypierdala i nie będziemy płakać. O, taki miał być dosłowny cytat. No spoko, a skąd to cytat, panie Piotrze? I potem dalej sobie płyniemy. Znowu jest wypowiedź jakiegoś anonimowego gościa, który na przykład twierdzi, że weszło było zarejestrowane w Luksemburgu.